Ty. Bóg się ciebie pyta tak. Dlaczego chodzisz do tej rudowłosej wróżki, żeby pytać ją o swoje życie? Dlaczego nie przychodzisz do mnie? Dlaczego nie pytasz mnie? To ja jestem stwórcą. To ja cię znam. Nie oddawaj autorytetu nad swoim życiem drugiemu człowiekowi. Chodzisz do kobiety, która ma rude włosy, która wróży ci z kart, która mówi ci, jak masz żyć. To jest błąd. To jest bałwochwalstwo. To są czary. To jest manipulacja. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Bóg chce, żebyś ty sama decydowała. Jezus Chrystus, jedyny Bóg, jedyny Król, jedyny Pan Panów. On poszedł na krzyż Golgoty po to, abyś ty dzisiaj był wolnym człowiekiem. Po to, abyś miał pewność zbawienia. Po to, żebyś ty mógł sam decydować o tym, czego chcesz. Po to, żebyś mógł robić kroki w swoim życiu. Ale nie takie kroki, w których ciągle błądzisz i się plączesz. Nie o to Bogu chodzi. On chce, żebyś stał się dzisiaj Jego synem, Jego córką, po to, abyś był prowadzony przez Ducha Świętego. Ciągle myślisz o tym, że podejmujesz złe decyzje. Ciągle widzisz to w swoim życiu, że coś jest kurczę nie tak. Ciągle to widzisz. Zastanawiasz się. Posłuchaj, nie odrzucaj tego, co teraz do ciebie mówię. Bóg to wszystko widzi. My tutaj na tym miejscu jesteśmy odpowiedzią dla ludzi, którzy szukają prawdy. Być może nie wiesz o tym, że tą prawdą jest Jezus, ale ja ci o tym teraz mówię. Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą. Szukasz prawdy w swoim życiu, to Jezus jest tą prawdą. Musisz oddać Mu swoje życie, żeby mieć w ogóle relację z Bogiem. Tylko w taki sposób narodzisz się na nowo. Twój duch, który teraz jest martwy, ożyje. Nie bój się tego, w ogóle nie obawiaj się przyjść do Boga. Nie obawiaj się Go pytać. Nie pytaj się wszystkich ludzi dookoła. Każdy człowiek powie ci to, tak jak żyje. Będzie ci odpowiadał na twoje pytania względem tego, co przeżył i co ma w swojej duszy, czyli w emocjach. A te emocje są najczęściej bardzo pokrzywione i bardzo poranione przez innych ludzi, sytuacje i ten świat. Przez to, co się tutaj dzieje na tym świecie. Odpowiedź człowieka do twojego życia może być po prostu odpowiedzią lękową. Pytaj Boga. Przyjdź dzisiaj do Jezusa Chrystusa. Oddaj Mu swoje życie. Posłuchaj, z nowym narodzeniem jest tak, że jeżeli nie oddasz życia Jezusowi Chrystusowi, to się po prostu nie narodzisz na nowo. Być może wydaje ci się to jakieś takie wyimaginowane, takie bardzo duchowe, ale kiedy Jezus chodził po tej ziemi, tutaj na tym świecie, to wiesz, jak oni mówili? Żarłok i pijak. Żarłok i pijak. Tak oni mówili. Idź porozmawiaj. Widzisz, kiedy każdy człowiek przychodzi na ten świat, rodzi się z grzeszną naturą. I jest to konsekwencją tego, co zrobił Adam i Ewa, tak? Pierwszego grzechu. I Jezus musiał przyjść na tą ziemię. Jezus, który jest Bogiem, wyrzekł się swojej boskości i przyszedł na tą ziemię. I jako człowiek chodził po tej ziemi. Jako normalny, zwykły człowiek chodził po tej ziemi. I wypełnił prawo, które wcześniej zostało nadane. Wiesz, dlaczego wypełnił to prawo? Po to, żebyś ty tego nie musiał robić. Po to, żebyś już na nic nie musiał zasługiwać. Wiesz co?
chodzisz w ogóle do kościoła, spowiadasz się, na chwilę robi ci się lepiej, ale bardzo dobrze wiesz o tym, że nie przynosi to żadnej trwałej zmiany. Zastanawiasz się w ogóle, dlaczego tak jest i dlaczego sam sobie ze sobą musisz radzić. Dlaczego jest tak, że pomimo tego, że tak naprawdę chcesz, żeby coś się w tobie zmieniło, chcesz być innym człowiekiem, to ty sobie zupełnie z tym nie radzisz. Wiesz dlaczego? Bo jesteś samosprawiedliwy. Jesteś samosprawiedliwy. Jesteś człowiekiem uczynkowości. Nie poradzisz sobie z tym sam. Możesz sobie ponazywać pewne rzeczy, które się wydarzają w twojej duszy. I generalnie tylko na tym tak naprawdę gdzieś tam skończysz. Możesz przekraczać swoje bariery. Możesz przekraczać jakieś tam swoje lęki, poszerzać swoje horyzonty, ale zawsze potem wracasz do tego samego miejsca w swoich myślach. I doskonale wiesz, że niewiele się zmieniło. Że ta ekscytacja tym, że zrobiłeś coś nowego, za chwilę mija i znowu musisz się napędzać. Znowu musisz się po prostu nakręcać. A z Bogiem tak nie jest. Z Bogiem jest zupełnie inaczej. Bóg jest dobry. Bóg jest łaskawy. To znaczy, że jest tobie w ogóle przychylny. I nie ma takiej możliwości, żebyś zmienił się z egoistycznej natury. Sam. Nie ma takiej możliwości. Jedyne, co możesz zrobić, to możesz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Swoje stare życie. Możesz mu je oddać i wtedy narodzisz się na nowo. Na krzyżu Golgoty, kiedy Jezus tam umierał, to On rozchorował się na każdą chorobę. On umarł tam za każdy twój błąd, za każdy twój grzech. On oddał życie specjalnie za ciebie. I gdybyś był jednym, jedynym człowiekiem tutaj na tej ziemi, to On i tak by to zrobił. Bo Bóg tak ukochał świat i ludzi, że swojego Syna jednorodzonego dał, abyś miał życie wieczne. To ty decydujesz o tym, gdzie pójdziesz po śmierci. Masz wolną wolę. Bóg ci ją dał. Właśnie po to, żebyś na przykład dzisiaj zdecydował o tym, czy chcesz oddać życie Jezusowi Chrystusowi, narodzić się na nowo, czy w ogóle przyjmujesz dar zbawienia, na który nie musisz zapracowywać, zasługiwać, nic nie musisz z tym robić. To jest bardzo dobry biznes. To jest bardzo dobry deal. A jakie ma Pan doświadczenie z tym Bogiem? A ja żyję z Bogiem na co dzień. Nawet gdybym nie czytała Biblii, to ja mam realne doświadczenie. Nie mam edukacji i uniwersytetu. Nie mam nawet matury, a mam realne.